Porozmawiajmy o mnożeniu razy 10, razy 100 i razy 1000. Można do mnożenia przez każdą z tych liczb zastosować pewne fajne schematy, które dużo spraw ułatwiają. Zacznijmy od mnożenia 4 razy 10. Całkiem możliwe, że już wiecie, jak takie działanie wykonać. 4 razy 10 to to samo co 4 dziesiątki. A cztery dziesiątki możemy przedstawić jako jedna dziesiątka, dodać druga dziesiątka, dodać trzecia dziesiątka i dodać czwarta dziesiątka. Cztery dziesiątki. Policzmy, ile to jest: 10 dodać 10 to 20, dodać 10 to 30 i dodać 10 to 40. Czyli wynik tego mnożenia to 40, czyli 4 i 0. Ten schemat mnożenia widzieliśmy już wcześniej w innych filmach, kiedy mnożymy 4 razy 10, to żeby otrzymać wynik, przepisujemy liczbę, którą mnożymy razy 10, czyli czwórkę i dopisujemy na jej końcu 0, które reprezentuje mnożenie razy 10. Inny przykład. 8 razy 10. 8 razy 10 to to samo co 8 dziesiątek. Zliczmy te 8 dziesiątek, ale w trochę inny sposób. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80 to wynik zliczenia 8 dziesiątek albo inaczej 8 i 0 na końcu po prawej. Mnożenie liczby całkowitej razy 10 można wykonać przepisując mnożoną liczbę całkowitą i dopisując do niej po prawej stronie 0. Zastosujmy teraz to, co już wiemy o mnożeniu razy 10 do mnożenia razy 100. Obliczmy na przykład, ile to jest 2 razy 100. Można to zrobić na parę sposobów. Jeden z nich jest taki, że 2 razy 100 to dwie setki, czyli jedna setka dodać druga setka. Mamy tu dosłownie dwie setki. Możemy to zapisać jako 200, czyli 2 i 2 zera na końcu. Ale możemy też zapisać 2 razy 100 jako 2 razy 10 razy 10, bo 10 razy 10 to to samo co 100. Jeżeli teraz pomnożymy 2 razy 10, to już wiemy, że jest to dwójka z zerem na końcu, czyli 20. I jeżeli teraz pomnożymy 20 razy 10, to otrzymamy 20 i 0 na końcu. Pomnożyliśmy razy 10 dwukrotnie, więc dopisaliśmy 0 na końcu też dwukrotnie. I tak właśnie możemy potraktować mnożenie razy 100 jako dwukrotne mnożenie razy 10. Jeżeli mnożenie razy 10 oznacza dopisanie jednego zera na końcu, to mnożenie razy 100, albo inaczej dwukrotne mnożenie razy 10, oznacza dopisanie dwóch zer na końcu. Pójdźmy jeszcze dalej w naszych eksperymentach z mnożeniem i zerami i zastanówmy się, jak działa mnożenie razy 1000. Pomnóżmy na przykład 9. Razy tysiąc. Możemy 9 razy tysiąc potraktować jako 9 pojedynczych tysięcy. Możemy te 9 tysięcy zliczyć po kolei. Będziemy mieli 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Jeżeli zliczymy 9 razy po tysiącu, to otrzymamy 9000. Wynik tego mnożenia to 9000. Albo, jeżeli przyjrzymy się cyfrom, to mamy dziewiątkę, czyli liczbę całkowitą, a za nią po prawej mamy trzy zera, t trzy zera. Czyli 9 razy 1000 to 9000, albo po prostu dziewiątka i trzy zera. Możemy, tak jak poprzednio, zastanowić się, co ma wspólnego 1000 z dziesiątkami. Wiemy, że mnożenie razy 10 możemy potraktować jak dopisanie jednego zera do mnożonej liczby. Zastosujmy tę wiedzę do mnożenia razy 1000. 9 razy, a 1000 to to samo co 10 razy 10 razy 10. 10 razy 10 to 100, a 100 razy 10 to 1000. Zamiast razy 1000 możemy zapisać razy 10, razy 10 razy 10. Te dwa wyrażenia są równoważne. Dają ten sam wynik. W takim razie, jeżeli mnożymy 9, razy 10, 3 razy, to dopiszmy do dziewiątki, 0, też 3 razy. No i mamy wynik: 9000. Zbierzmy teraz całą naszą wiedzę na jednej tablicy. Pomnóżmy siódemkę razy 10, potem razy 100 i jeszcze razy 1000. I zobaczymy, co się stanie. 7 razy 10 to 7 i 1 0, bo mamy jedną dziesiątkę. 7 razy 100 to 7 i 2 0, bo 100 to 10 razy 10. 7 pomnożone razy 10 dwukrotnie to 7 i 2 7 razy 1000 to 7000, albo inaczej 7 i 3 zera, bo 1000 to 10 razy 10 razy 10. Mnożymy razy 10 trzykrotnie i tutaj mamy 3 zera. Czyli schemat jest taki, że kiedy mnożymy razy 10, dziesiątka ma 1 zero, to dopisujemy do mnożonej liczby całkowitej 1 zero. Kiedy mnożymy liczbę całkowitą razy 100, setka ma 2 zera, to dopisujemy do mnożonej liczby całkowitej 2 zera. A kiedy mnożymy liczbę całkowitą razy 1000, 1000 ma 3 zera, to dopisujemy do mnożonej liczby całkowitej 3 zera.